Lech Wałęsa miał 8 dzieci, w 2017 roku stracił syna, Przemysława. Nagła śmierć mężczyzny wstrząsnęła rodziną, prawdę o tragedii, jaka rozegrała się w rodzinie słynnego polityka, wyjawił brat zmarłego 43-latka. Lech Wałęsa stracił syna w 2017 roku. Przemysław Wałęsa został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Polityk nie chciał rozmawiać z mediami na temat zgonu swojego dziecka. Prawdę o tragedii w rodzinie Wałęsów ujawnił młodszy brat Przemysława. Przemysław Wałęsa został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Gdańsku przez członka rodziny. Prokuratura prowadziła śledztwo w celu ustalenia przyczyn nagłego zgonu syna byłego prezydenta. Niedawno przedstawiono wyniki dochodzenia, według których wykluczono możliwość popełnienia przez 43-latka samobójstwa oraz udziału osób trzecich. W toku postępowania prowadzonego w sprawie śmierci Przemysława Wałęsy pozyskano opinię sądowo-lekarską. Ustalono, że zgon nastąpił z przyczyn chorobowych. Postępowanie zostało umorzone, przekazał w rozmowie z Super Expressem prokurator Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Lech Wałęsa niechętnie komentował sprawę śmierci Przemysława. Podczas konferencji naukowej IPN na temat stanu wojennego sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski polityk stwierdził, że syn skrócił swoje życie przez oskarżenia o współpracę z SB. Kierowane pod adresem byłego prezydenta. Mój syn nie wytrzymał psychicznie i przez Cęckiewiczów i innych skrócił sobie życie, powiedział były prezydent. Prawdę o rodzinne tragedii Wałęsów wyjawił młodszy brat Przemysława, Jarosław Wałęsa. Polityk przyznał, że 43-latek cierpiał na depresję i walczył z uzależnieniem. Leczył się na depresję, był alkoholikiem. Przez całe życie ludzie pamiętali mu wypadek, do którego doprowadził na początku lat 90. Wyznał Jarosław Wałęsa w wywiadzie z Newsweekiem. Przemysław Wałęsa od lat zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu spowodował dwa wypadki samochodowe, za oba odpowiedział przed sądem. Przez pierwszy tydzień po śmierci Przemka moi rodzice byli jak roboty. Starali się nie pokazywać emocji, ale było widać, że ze sobą walczą. Po tym pierwszym tygodniu pojawiły się łzy, emocje. Przemek był najbliżej ojca. Niepokoję się, że ojciec stracił swojego ukochanego synka. Ciężko to przeżyli z mamą. Wszyscy się zastanawiamy, czy mogliśmy zrobić coś inaczej. I rodzi się poczucie winy, bo zawsze człowiek ma w tyle głowy, że mógł zrobić